Witam Państwa w nowym odcinku Dyżurnych Prawników Kraju. W studiu moimi gośćmi pani mecenas Agnieszka Walczak, adwokat współpracująca z kancelarią Dibuła i Wspólnicy, ekspertka w dziedzinie prawa karnego. Dzień dobry Państwu. Oraz pan mecenas Michał Plockę, również adwokat związany z kancelarią Dibuła i Wspólnicy, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o instytucji szkody i o naprawieniu szkody w postępowaniu karnym. Czy moglibyście przybliżyć naszym słuchaczom pojęcie szkody oraz jej znaczenia w dziedzinie prawa karnego, procedurę ubiegania się o naprawienie szkody? Oczywiście. Cześć Agnieszka, cześć Janku. Szanowni Państwo, drodzy widzowie, z pewnością kwestia szkody jest Państwu bliska w kontekście znajomości tego pojęcia w sensie życiowym. Jesteśmy przekonani jako prawnicy, że takim naturalnym odruchem, który u większości osób się pojawia, kiedy mówi się o pojęciu szkody i kiedy Państwo natrafiają na nieuczciwego kontrahenta, to takim działaniem od razu, które się nasuwa, jest postępowanie cywilne o zapłatę. I jest to jak najbardziej działanie słuszne. Warto jednak pamiętać, że nie tylko postępowanie cywilne umożliwia poszkodowanym dochodzenie swoich roszczeń, bo jeśli w określonych okolicznościach działanie nieuczciwego kontrahenta wypełni również znamiona przestępstwa, w takiej sytuacji osobie pokrzywdzonej w postępowaniu karnym służy również instrument polegający na naprawieniu szkody bądź krzywdy. I o tym dzisiaj będzie mi przyjemność wraz z Agnieszką oraz Jankiem rozmawiać i przybliżymy Państwu tą instytucję w takim zakresie, który będzie dla Państwa jak najbardziej przystępny. Oczywiście szkoda to nie tylko kwestie nieuczciwych kontrahentów, ale również wszelkie szkody na osobie wynikające z przestępstw, choćby dotyczących czy naruszenia nietykalności ciała, czy też przestępstw choćby oszustwa, tak, kradzieży. Wszelkie te czyny, które dotyczą osoby fizycznej, a jednocześnie dotykają do kwestii jakiegoś utraty majątku, utraty jakichś kwestii materialnych. Czy moglibyście przybliżyć naszym słuchaczom na początku, jaką formę może przybrać naprawienie szkody przez, no, w przypadku spraw karnych, oskarżonego, skazanego? W pierwszej kolejności to jest taki czysty obowiązek naprawienia szkody w postaci zapłaty jakiejś kwoty pieniężnej. Zwykle wynika to oczywiście z wniosku, jaki zostanie złożony w toku postępowania i we wskazaniu kwoty, jaką pokrzywdzony żąda w tym postępowaniu. Natomiast może być to również forma zadośćuczynienia czy też nawiązki. Nawiązka pojawia się wówczas, gdy ta szkoda nie jest bardzo trudna do oszacowania, do ustalenia wprost w postępowaniu karnym. Wówczas sąd stosuje zamiast tego właśnie formę odszkodowania w formie nawiązki. Natomiast jeśli chodzi o zadośćuczynienie, Michał? Szkoda majątkowa jest to wszystko to, co pomniejszyło majątek strony pokrzywdzonej oraz wszystko to, co nie weszło i nie powiększyło tego majątku. Czyli mówimy tutaj zarówno o stracie rzeczywistej oraz utraconych korzyściach. Natomiast jeżeli chodzi o szkodę niemajątkową, jest ona nazwana krzywdą, czyli to są te wszystkie negatywne następstwa w sferze emocjonalnej, psychicznej, ból, cierpienie, naruszenie dóbr osobistych. I w tym zakresie osoba pokrzywdzona może domagać się stosownej rekompensaty. Będziemy mówić szerzej za chwilę o tym, jakie rodzaje świadczeń mogą tutaj w tym zakresie przysługiwać. I wydaje się, że jeszcze warto byłoby wspomnieć w tym miejscu o tym, kim jest w ogóle pokrzywdzony. Agnieszka? Każda osoba, która w jakikolwiek sposób, czy to materialny, czy moralny, odniosła szkodę w wyniku przestępstwa, tak? Której jakieś dobra chronione zostały tym przestępstwem naruszone. Tu warto też nawiązać, że może być to osoba fizyczna, prawda? Osoba tak, prawna. Sprawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości. Również może być to zakład ubezpieczeń, w zakresie, w którym pokrył szkodę pokrzywdzonemu, bądź jest zobowiązany do jej naprawienia, instytucja państwowa, samorządowa. Katalog jest bardzo rozbudowany.
w jakiej wysokości można ubiegać się o zadośćuczynienie. Jest to kwestia przecież podstawowa, najbardziej istotna. Zasada ogólna jest taka, żeby doszło do pełnej rekompensaty poniesionej szkody przez osobę pokrzywdzoną. Pełna kompensata może napotkać jednak pewne ograniczenia, na przykład dowodowe. Sąd karny ma możliwość zasądzenia takiej kwoty tytułem odszkodowania w całości bądź w części. Natomiast w przypadku takiej sytuacji, w której na przykład pokrzywdzony przyczyniłby się niestety do wystąpienia tej szkody, do jej powiększenia, sąd bierze to już pod uwagę. Istnieje w prawie taka instytucja jak miarkowanie wysokości odszkodowania, która również ma zastosowanie w postępowaniu karnym. No i ta instytucja umożliwia sądowi jakby swobodne podejście do kwestii wysokości. Oczywiście to odszkodowanie powinno wyrównywać uszczerbek stronie pokrzywdzonej. No, tym niemniej może zdarzyć się taka sytuacja, że sąd zasądzi tylko część odszkodowania, wziąwszy właśnie pod uwagę kwestie możliwości zarobkowych, majątkowych pokrzywdzonego, oskarżonego, ale również przyczynienia się samego pokrzywdzonego do wystąpienia tej szkody, co sąd oczywiście bada. Często zdarza się, że sąd orzeka o naprawieniu szkody, lecz nie w wysokości, o którą wnosiliśmy. Czy możemy jeszcze podjąć jakieś działania, czy nie mamy możliwości wyrównania tych strat, które ponieśliśmy? Przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom pokrzywdzonych w takiej sytuacji, w której sąd ze względów obiektywnych, dowodowych, nie orzekłby o całości roszczenia, co do którego zasądzenia domagała się strona pokrzywdzona. Dla strony otwiera się możliwość wyrównania tej szkody w takim zakresie, której ona oczekuje, w postępowaniu cywilnym, czyli w odrębnej procedurze. Oczywiście należy mieć na względzie to, że już procedura cywilna rządzi się zupełnie innymi zasadami, są tam inna procedura, inne terminy, inne zasady składania pism, natomiast taka możliwość oczywiście istnieje. Przy czym mamy tutaj do czynienia z kwestią tego czystego obowiązku naprawienia szkody. Natomiast jeżeli mówimy i tutaj, prawda, miarkowania, natomiast w przypadku zadośćuczynienia, które już jest za szkody moralne, naruszenie dóbr osobistych, w tym wypadku sądy karne tego roszczenia nie miarkują, prawda? To jest bardzo słuszna uwaga Agnieszki, dziękuję za nią, dlatego że absolutnie należy podkreślić różnicę pomiędzy podejściem pieniężnym do kwestii odszkodowania, które może być miarkowane i które może być zasądzone w całości bądź w części. Natomiast w przypadku zadośćuczynienia sąd nie bada tego, jakie są możliwości zarobkowe oskarżonego. Nie zajmuje się również kwestią przyczynienia, tylko ta forma rekompensaty za ból i cierpienie ma wyrównywać całość uszczerbku w sferze emocjonalnej, który został odniesiony przez stronę pokrzywdzoną, więc jak najbardziej. Co trzeba zrobić w postępowaniu, aby sąd mógł rozpatrzyć nasze żądanie? No przede wszystkim należy złożyć wniosek. Wniosek w żaden sposób nie jest sformalizowany. Może być złożony w formie ustnej, może być złożony również w formie pisemnej. Należy go złożyć. Tak naprawdę orzecznictwo i doktryna stoi na stanowisku, że można wystąpić z tym wnioskiem już w momencie, kiedy zostanie przedstawiony zarzut, czyli kiedy postępowanie przeciwko wówczas podejrzanemu będzie się toczyło na podstawie postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Natomiast z naszej perspektywy i z praktyki najlepiej jest z tym wnioskiem wystąpić już na etapie postępowania sądowego i termin, jaki mamy do złożenia tego wniosku, to jest koniec tego postępowania, czyli tak naprawdę do zamknięcia przewodu ten wniosek można wystosować. A kto może wnieść taki wniosek? Czy tylko osoba, która poniosła szkodę? W pierwszej kolejności oczywiście pokrzywdzony. Również takie uprawnienie przysługuje prokuratorowi, natomiast w przypadku, gdy nie wiem, pokrzywdzony zmarł, to oczywiście jego następcy prawni także z takim wnioskiem mogą wystąpić. Tutaj myślę, że warto również wspomnieć o tym, że w przypadku śmierci osoby pokrzywdzonej istotnie osoby najbliższe mogą wystąpić ze stosownymi roszczeniami w tym zakresie przeciwko oskarżonemu. Może to dotyczyć na przykład żądania zwrotu kosztów pogrzebu, kosztów leczenia, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, bądź też stosownego odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej. Wydaje mi się, że również warto byłoby wskazać, że wniosek o naprawienie szkody nie podlega opłatom sądowym, co jest też istotnym
istotną odmiennością w stosunku do procedury cywilnej, która z natury rzeczy wymaga uiszczania opłat. Co trzeba wskazać, aby sąd wziął w ogóle pod uwagę taki wniosek? No przede wszystkim należy określić tą szkodę, jakiej żądamy, jej wysokość. Tak? Oczywiście dobrze byłoby podeprzeć ją również stosownymi dokumentami, czyli wykazaniem choćby wartości przedmiotu, który został nam, nie wiem, skradziony, zniszczony, czy w zakresie utraconych korzyści. Kwestia, jeżeli na przykład mamy do czynienia z przestępstwem, które uniemożliwiało nam wykonywanie pracy, realizację jakiegoś kontraktu, to wykazywanie tych utraconych korzyści, które byśmy osiągnęli, gdybyśmy w tym okresie, kiedy choćby, nie wiem, nie mogliśmy pracować z uwagi na pobicie, jakiś uszczerbek, które byśmy osiągnęli wykonując dany kontrakt czy pracę. To myślę, że też dobrze jest wspomnieć o tym, że osoba powinna, pokrzywdzona, która składa taki wniosek, wiadomo, że musi takie pismo, musi spełnić wymogi pisma procesowego właściwie dla procedury karnej, ale natomiast myślę, że warto tutaj podkreślić, jakiego rodzaju żądanie może sformułować taka osoba, bo to może być albo przywrócenie do stanu poprzedniego jako żądanie naprawienia szkody, albo też wystąpienie z żądaniem zasądzenia konkretnej sumy pieniężnej. I może oczywiście się tak zdarzyć w ramach postępowania dowodowego, że sąd uzna, że żądanie przywrócenia do stanu poprzedniego, na przykład żądanie naprawienia zniszczonej rzeczy, jest niemożliwe bądź znacznie utrudnione. I w takiej sytuacji poprzestanie na zasądzeniu określonej sumy pieniężnej. I warto również pamiętać o tym, że należy tutaj uzasadnić swoje żądanie, podeprzeć ją tą argumentację stosownym materiałem dowodowym, tak żeby to postępowanie dowodowe mogło w sposób sprawny przebiegać. Dlatego, że nie jest tak, że sąd przejmie za nas inicjatywę w tym zakresie. Tutaj musi być to konkretnie określone żądanie wraz z uzasadnieniem oraz udowodnieniem. Dokonałeś tutaj pewnego podziału na, przy żądaniu naprawienia szkody. Możemy się właśnie ubiegać albo o zadośćuczynienie, albo o przywrócenie do stanu poprzedniego. Czy mógłbyś przybliżyć również, jakie kryteria sąd bierze pod uwagę przy ocenie jednego bądź drugiego? Możemy wyobrazić sobie taką sytuację, że pokrzywdzonemu skradziono określony sprzęt. Jego żądaniem może być przywrócenie do stanu poprzedniego, czyli na przykład zwrot takiego sprzętu, a jeśli uległby on zniszczeniu, naprawę takiego sprzętu. Może się natomiast zdarzyć tak, że nie da się takiego sprzętu naprawić, przywrócić go do stanu poprzedniego. No i w takiej sytuacji taka osoba może złożyć wniosek o zasądzenie określonej sumy pieniężnej. W przypadku odszkodowania oczywiście jest to świadczenie, które ma wyrównać ten uszczerbek w tych dobrach i interesach prawnie chronionych strony pokrzywdzonej. Oczywiście nie może on prowadzić do wzbogacenia strony pokrzywdzonej, więc stąd tutaj bada i ściśle przestrzega tego, żeby to skompensowanie tej szkody było realne i w granicach rzeczywistej szkody. Ta szkoda oczywiście musi istnieć na dzień wyrokowania. Może się natomiast zdarzyć tak, że w trakcie trwającego procesu osoba oskarżona dokona naprawy tej szkody w całości bądź w części. W takiej sytuacji oczywiście sąd musi wziąć taką okoliczność pod uwagę, co może w przypadku całościowej naprawy szkody zakończyć się nierozpoznaniem tego wniosku o naprawienie szkody, bo jej w istocie nie będzie. Natomiast jeśli naprawiłby ją w części, to w proporcjonalnej części sąd oczywiście będzie w tym zakresie orzekał w kierunku zrekompensowania szkody, którą poniósł pokrzywdzony. Okolicznościami, które mogą spowodować również zmniejszenie żądanego przez stronę pokrzywdzoną odszkodowania, jest na przykład jej przyczynienie, ponieważ może się tak zdarzyć, że strona pokrzywdzona poprzez swoje działanie bądź zaniechania przyczyniła się do tego, że szkoda wystąpiła bądź wystąpiła w określonym zakresie. Sąd bierze również pod uwagę, tak jak wspominaliśmy, sytuację zarobkową pokrzywdzonego, oskarżonego. Tych instytucji nie stosuje się w przypadku zadośćuczynienia, które mają za zadanie wyrównanie tego uszczerbku emocjonalnego. Sąd tutaj tego świadczenia nie miarkuje. Natomiast jego głównym celem jest to, żeby było to świadczenie odpowiednie i żeby stanowiło realnie odczuwalną ulgę dla pokrzywdzonego w zakresie jego bólu i cierpienia. I sąd w zakresie zadośćuczynienia bierze pod uwagę między innymi rodzaj tego bólu i cierpienia.
jego intensywność, okres jego trwania oraz negatywny wpływ na stan pokrzywdzonego. Takimi przykładami krzywdy może być na przykład naruszenie dóbr osobistych, które na przykład jest zdrowie, życie, nietykalność, prawo do spokoju. Może być to również ból fizyczny i psychiczny innego rodzaju. Jeszcze jeśli rozmawiamy właśnie o kwestiach miarkowania, czy właśnie podziału tych należności i możliwości ich dochodzenia, to też wpływ na to oczywiście ma pewna instytucja, która jest tym łącznikiem między procedurą karną i cywilną. W tym sensie mam tutaj na myśli, jak pewnie obydwaj się domyślacie, klauzulę antykumulacyjną. Trudne słowo, jak można się domyślać, dotyczy kumulacji tego roszczenia i kumulacji również, a w zasadzie zakazu kumulacji roszczenia i kumulacji żądania, jeśli chodzi o naprawienie szkody. I tutaj, co warte podkreślenia, niejednokrotnie dzieje się tak, że w sytuacjach, kiedy toczy się postępowanie karne, jest pokrzywdzony w tym postępowaniu karnym, składa wniosek o naprawienie szkody, ale równolegle również występuje, prawda, z powództwem cywilnym o zapłatę i wyrównanie tej należności na drodze postępowania cywilnego. I cóż się dzieje? Jeżeli w ramach postępowania cywilnego ta szkoda zostanie naprawiona albo po prostu zostanie wszczęte to postępowanie cywilne, to już jest wystarczające do tego, żeby sąd karny nie wyraził zgody, w sensie nie orzekł o tym obowiązku jej naprawienia. Istotnie klauzula antykumulacyjna jest niezwykle potrzebną instytucją zapobiegającą funkcjonowaniu w obrocie prawnym dwóch tytułów egzekucyjnych, którym na przykład mogą być dwa prawomocne wyroki sądu cywilnego i karnego. W przypadku sądu karnego wyroku skazującego, w przypadku wyroku sądu cywilnego wyroku zasądzającego określoną sumę pieniężną. I ta instytucja ma zapobiegać właśnie funkcjonowaniu w obrocie dwóch tych samych orzeczeń, oczywiście wydanych przez różne sądy, ale dotyczących tych samych osób, pokrzywdzonego i oskarżonego, oraz tego samego roszczenia. Taka sytuacja przez przepisy jest niedopuszczalna. Sąd orzekł o naprawieniu szkody w jednym bądź drugim wymiarze. Jaki czas ma już skazany na wykonanie tego zobowiązania? Czy w momencie prawomocności orzeczenia karnego ten obowiązek naprawienia szkody jest oczywiście w tym samej chwili wymagalny, więc nie ma żadnego konkretnego terminu jakby wydłużającego ten okres. Co do zasady należy tą szkodę naprawić jak najszybciej. Działa tu swego rodzaju automatyzm. Z momentem uprawomocnienia się takiego orzeczenia wyroku sądu karnego, wyroku skazującego, co ciekawe, warto podkreślić, że wyrokiem skazującym będzie również wyrok, w którym sąd nie orzekł o karze, odstąpił od jej wymierzenia. I taki obowiązek strona zobowiązana, w tym przypadku już skazany, prawomocnie powinien wykonać, jeśli się z tym spóźnia, bądź tego nie wykonuje. Są konkretne instytucje na gruncie prawa karnego oraz cywilnego, które w takiej sytuacji stoją na straży ochrony interesu pokrzywdzonego. Taki skazany, osoba, wobec której orzeczono obowiązek naprawienia szkody, uchyla się od wykonania tego obowiązku. Czy mamy jakieś instrumenty w prawie, które potrafiłyby przymusić ją do wykonania? No w pierwszej kolejności warto zauważyć, że jeżeli ten obowiązek naprawienia szkody jest orzeczony w połączeniu choćby z instytucją warunkowego zawieszenia kary, to jego niewykonywanie jest podstawą do odwieszenia tejże kary, więc jest to tutaj taka wysoce represyjna zasadność, jeśli chodzi o łączenie tego środka z karą. Natomiast co do zasady, od października 2023 roku ustawodawca wprowadził nam, wprost określił przepis, który penalizuje to zachowanie, czyli w sytuacji, w której ktoś uchyla się od obowiązku naprawienia szkody, co również istotne, nie zostało w żaden sposób dookreślone to przestępstwo jako uporczywe uchylanie się, tylko po prostu uchylanie się, czyli niewypełnianie, niedokonywanie regulacji tego obowiązku, powoduje, że działamy wbrew prawu i jest to czyn, który jest zagrożony karą pozbawienia wolności. W aspekcie zaś cywilnym warto podkreślić, że jeśli dane roszczenie, które zostało zasądzone poprzez prawomocny wyrok karny w zakresie obowiązku naprawienia szkody, niewykonywanie obowiązku zapłaty na rzecz strony pokrzywdzonej
winno po stronie pokrzywdzonej strony spowodować złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na ten konkretny punkt wyroku, który stanowi o obowiązku naprawienia szkody, a po jego uzyskaniu, czyli tytułu wykonawczego, czyli rozumianego jako tytuł egzekucyjny, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, muszą mi Państwo wybaczyć te formalizmy, natomiast proceduralnie tak to rzeczywiście wygląda i trudno znaleźć zamienniki słów do tego typu stwierdzeń. Wraz z tytułem wykonawczym można udać się do komornika, który w sposób przymusowy przeprowadzi windykację długu z majątku strony zobowiązanej, czyli w tym przypadku skazanego. Czy sąd, orzekając o naprawieniu szkody, różnicuje jakoś wysokość tego odszkodowania w kwestii netto, kwoty netto i kwoty brutto? Szanowni Państwo, jest to istotnie ciekawe zagadnienie, które ujrzało światło dzienne i stało się powodem do wydania licznych orzeczeń sądów. W tym zakresie musimy wskazać, że istotnie, jeśli strona pokrzywdzona jest podatnikiem czynnym podatku VAT, może zajść taka sytuacja, że sąd zasądzi wyłącznie kwotę netto, czyli pomniejszoną o kwotę podatku VAT świadczenia. Natomiast jeśli pokrzywdzony nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym, wówczas otrzyma on kwotę brutto, czyli kwotę netto powiększoną o wartość podatku VAT. Co w sytuacji, gdy pokrzywdzoną jest spółka? Czy członkowie zarządu mogą również ubiegać się o naprawienie szkody? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Również w imieniu pokrzywdzonej spółki jej umocowany zarząd może taki wniosek o naprawienie szkody wystosować w postępowaniu karnym. A czy moglibyśmy jeszcze wrócić do kwestii orzekania przez sąd o naprawieniu szkody? Czy widzowie nasi powinni jeszcze coś wiedzieć na temat przesłanek tego orzekania? W pierwszej kolejności warto przypomnieć, że możliwość otrzymania konkretnej sumy z tytułu obowiązku naprawienia szkody jest związana z prawomocnym skazaniem sprawcy szkody, czyli sytuacją, w której sąd przypisuje mu sprawstwo konkretnego przestępstwa. Prawomocny wyrok to oczywiście wyrok, od którego nie przysługuje zwykły środek odwoławczy w postaci apelacji. Następnie musi być oczywiście związek przyczynowy między przestępstwem oraz szkodą, krzywdą. Tak, szkoda oraz krzywda muszą istnieć na moment wyrokowania oraz należy oczywiście złożyć stosowny wniosek w stosownej procedurze w stosownym terminie. Musicie mi wybaczyć za takie skakanie trochę po tematach, ale chciałbym jeszcze wrócić do kwestii wysokości odszkodowania, kwoty samego odszkodowania w kontekście odsetek. W naszej ocenie kwestia odsetek jest immanentnie wpisana w ideę odszkodowania i wniosku o naprawienie szkody w postępowaniu karnym. Odsetki jest to takie roszczenie waloryzacyjne, które stoi obok odszkodowania, czyli tego świadczenia głównego. No jego celem jest wyrównanie uszczerbku polegającego na tym, że strona pokrzywdzona przez określony czas nie mogła korzystać z danej rzeczy, na przykład z pieniędzy, które zostały skradzione. W naszej ocenie absolutnie można żądać zapłaty odsetek wysokości ustawowej w postępowaniu karnym w tej procedurze, o której dzisiaj mówiliśmy, co również podpieramy orzeczeniami sądów powszechnych. A co w przypadku renty? Czy sąd może wykorzystać tę instytucję i zasądzić ją? Tu niestety, Szanowni Państwo, przepis kodeksu karnego w sposób jednoznaczny wyłącza możliwość zasądzenia renty. Tak więc świadczeniami, o które może ubiegać się strona pokrzywdzona, jest tutaj odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź nawiązka w przypadkach, o których wspomniała wcześniej Agnieszka. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję za podzielenie się ze mną i z naszymi widzami swoją wiedzą i doświadczeniem. Państwu również dziękuję i widzimy się w następnym odcinku. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia.